W tym wideo poćwiczymy przedstawianie na różne sposoby ułamków, które moglibyśmy nazwać popularnymi, bo bardzo często je w życiu spotykamy, są bardzo popularne. Poćwiczymy zapisywanie takich ułamków w różnej postaci. Pierwszy ułamek, jakim się zajmiemy, to jedna piąta. Od razu zapiszmy jeszcze dwa inne ułamki, które na pewno już widzieliście przy różnych okazjach. Jedna czwarta i jedna druga, czyli pół. Proponuję, żebyście zatrzymali teraz ten film i zastanowili się, jak można przedstawić 1 piątą w postaci dziesiętnej w postaci ułamka dziesiętnego. Ok. Można takie zadanie wykonać na wiele sposobów. Możemy na przykład po prostu podzielić 1 przez 5 metodą pisemną i oczywiście otrzymalibyśmy poprawną odpowiedź. Ale można to zrobić w prostszy sposób, nawet w pamięci. Pomyślmy, czy można jedną piątą przedstawić jako pewną liczbę dziesiątych. Czyli, czy można piątę zamienić na dziesiąte. Bo jeżeli wiemy, ile to będzie się równać dziesiątych, to dziesiąte potrafimy w łatwy sposób przedstawić w zapisie dziesiętnym. Żeby mianownik z 5 stał się dziesiątką, musimy pomnożyć go razy 2. Żeby ułamek nie zmienił wartości liczbowej, licznik również musimy pomnożyć razy 2. 1 razy 2 to 2. Czyli 1 piąta to to samo co 2 dziesiąte. A 2 dziesiąte wiemy jak przedstawić w formie dziesiętnej. 2 dziesiąte to 0,2, czyli 2 dziesiąte. Zaraz po przecinku po prawej stronie mamy miejsce dziesiątych. Ta dwójka oznacza 2 dziesiąte. Zróbmy to samo dla 1 czwartej. Przedstawmy 1 czwartą w postaci dziesiętnej. Możemy tak samo chcieć przedstawić 1 czwartą jako pewną liczbę dziesiątych. Jest to oczywiście do zrobienia, ale 10 nie jest wielokrotnością czwórki, więc mogłoby nie pójść tak łatwo. Spróbujmy przedstawić 1 czwartą jako pewną liczbę setnych, bo 100 zdecydowanie jest wielokrotnością czterech. Żeby czwórkę przekształcić w 100, musimy pomnożyć ją razy 25. Żeby te dwa ułamki były równoważne, licznik również musimy pomnożyć razy 25. 1 razy 25 to 25, czyli 1 czwarta to to samo co 25 setnych. A 25 setnych łatwo zapisać w postaci dziesiętnej, jako 25 setnych, czyli 0,25. Można również interpretować 25 setnych jako 2 dziesiąte i 5 setnych. Teraz jedna druga. W ten sam sposób. 10 jest wielokrotnością dwójki. Nie potrzebujemy w tym przykładzie setnych. Z 2 do 10 mnożymy mianownik razy 5. Tak samo licznik razy 5. Jedna druga to to samo co 5 dziesiątych. I w postaci dziesiętnej 5 dziesiątych to 5 dziesiątych. Czyli 0,5. Piątka znajduje się zaraz po przecinku, po prawej stronie, na miejscu dziesiątych. Dziesiątych części całości. Do czego może nam się to wszystko przydać? Po pierwsze, te trzy ułamki występują w życiu bardzo często, w przeciwieństwie do na przykład 1719. Nie wiem, czy spotkaliście kiedyś ułamek 17 17,19, a jedną czwartą, czyli ćwierć spotkaliście na pewno. Więc warto to wiedzieć. Jeżeli spotkamy lub zobaczymy 0,2, to od razu wiemy, że jest to jedna piąta. Działa to oczywiście w obydwie strony. Kiedy zobaczycie jedną czwartą, to od razu wiecie, że jest to 0,25. Jedna druga to 0,5, a 0,5 to jedna druga. Znajomość tych trzech ułamków przydatna jest również w przypadku ich wielokrotności. Na przykład, jeżeli ktoś Wam powie, szybko powiedzcie, jak zapisać 3 piąte w postaci dziesiętnej. To możecie wtedy w pamięci szybko sobie pomyśleć, że 3 piąte to 3 razy 1 piąta. I jeżeli wiemy, że 1 piąta to 2 dziesiąte, czyli 0,2, to to się równa 3 razy 0,2. 3 razy 2 to 6, więc 3 razy 0,2 to 0,6. Również w drugą stronę, jeżeli mamy 6 dziesiątych 0,6, to to się równa 3 razy 0,2. A 0,2 wiemy już, że to się równa 1 piąta, czyli to się równa 3 razy 1 piąta. Im więcej będziecie ćwiczyli, tym będzie to wszystko bardziej oczywiste i tym szybciej będziecie obliczać zadania z takimi ułamkami w pamięci. No to jeszcze jeden przykład, może w drugą stronę. Przedstawmy 0,75 jako ułamek zwykły. Zatrzymajcie to wideo teraz, jeszcze raz, i spróbujcie samodzielnie. Ok. Może od razu zauważyliście, że 75 to 3 razy 25, czyli 75 setnych musi się równać 3 razy 25 setnych. A 25 setnych już wiemy, że równa jest 1 czwarta, czyli 3 razy 1 czwarta, czyli 3 czwarte. Z czasem będziecie wiedzieli bez tego rozpisywania, że 75 setnych to 3 czwarte, bo 25 setnych to 1 czwarta. Zróbmy ostatni przykład. 2,5, czyli ułamek w postaci dziesiętnej i chcemy go przedstawić w postaci ułamka zwykłego. Znowu można dojść do wyniku na wiele sposobów, możemy na przykład powiedzieć, że to jest równe 5 razy 0,5, a to jest równe 5 razy 1 druga, czyli to się równa 5 drugich. Otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy, ale ułamek niewłaściwy to też ułamek. Całkiem możliwe, że znacie już wiele sposobów zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie, ale niezależnie od tego, jeżeli zapamiętacie jedną piątą, jedną czwartą i jedną drugą, to będzie Wam w życiu łatwiej. Zauważcie, że zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły, polegająca na podzieleniu pisemnym, wymaga trochę więcej pracy. Na przykład, jeżeli chcemy zamienić 3 piąte na postać dziesiętną, dzielimy 3 przez 5. 5 mieści się w 3 0 razy. 0 razy 5 równa się 0. Odejmujemy. 3 minus 0 równa się 3. Dopisujemy 0. 5 mieści się w 36 razy. 6 razy 5 to 30. Odejmujemy. 30 odjąć 30 równa się 0. I nie mamy reszty, albo inaczej mówiąc, reszta równa się 0, czyli 3 podzielone przez 5, 3 piąte, równa się 0,6. 0,6. Może nie jest to ogrom pracy, ale taki sposób jest nie tylko szybszy, ale daje też lepsze pojęcie o całym tym zjawisku. Do zobaczenia.